Witold Żurawicki, witam Państwa wraz z Katarzyną Oborską-Marciniak. Zapraszam na kolejne wydanie naszego programu Dwa łyki polityki. Dzisiaj z nami są przedstawiciele komitetów, które wystawiły listy do Sejmiku Województwa Opolskiego. Tych komitetów jest 11, z nami przedstawiciele czterech. Witam Państwa serdecznie, a jest z nami pan Tadeusz Rapsztyn, Komitet Wspólnota Patriotyzm Solidarność, kandydat do Sejmiku. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie również Grzegorza Sawickiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, kandydat do Sejmiku i na prezydenta Opola. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Witam również panią Annę Orłowską z Kongresu Nowej Prawicy, Janusza Korwin-Mikke, kandydatkę do Sejmiku Województwa. Witam Państwa. Jest z nami również Arkadiusz Szymański, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat do Sejmiku Województwa. Witam serdecznie. Przedstawicieli dzisiaj czterech komitetów, dlatego że tydzień temu mieliśmy przedstawicieli sześciu komitetów. Tak, ja przypomnę, że Komitet Siły i Jedności wycofał listy, natomiast Ruch Narodowy nie przyjął naszego zaproszenia. W naszym programie jak zwykle mamy dwa tematy do omówienia, więc zapraszam na pierwszy felieton. Emigracja zarobkowa na wielką skalę, wyludnianie się regionu – to największe bolączki Opolszczyzny. Region ciągle oferuje zbyt mało miejsc pracy, a jeśli już, za zbyt małe pieniądze. Jak wybrnąć z tego impasu? Czy nie grozi nam, że Opolskie stanie się regionem starców? Czy wykorzystuje wszystkie swoje szanse, na przykład walory turystyczne? No właśnie, panowie. I panie przede wszystkim, bo no, o tym, że się starzejemy, że nas ubywa, to wiemy. Mamy mieć strefę demograficzną. Specjalną strefę demograficzną. Tak, tylko czy no, to będzie takie remedium na te nasze kłopoty, bo jak na razie wprowadzamy kartę seniora, seniorzy się cieszą, ale młodzież nadal wyjeżdża. Czyli te 4 lata były dobrze wykorzystane, tak, żeby sprostać tą bolączką. Jeśli mogę, myślę, że problem starzenia się społeczeństwa dotyczy nie tylko naszego regionu. Ale u nas przede wszystkim. U nas jest przede wszystkim, jest tak zwana dzietność, jest na bardzo niskim poziomie, zdecydowanie niższym niż średnia kraju. Ale uważam, że żadne strategie, które wprowadzamy, za przypomnijmy pieniądze podatników, strategia demograficzna kosztowała urząd ponad 2,5 miliona złotych. Myślę, że te pieniądze mogły zostać wydane inaczej. I tutaj nawiązując do tego, że problem wyludniania się dotyczy całej Polski, chciałabym powiedzieć, że nie widzę, ja nie działałam w polityce do tej pory, ale śledząc działania polityków nie zauważyłam żadnych ruchów ograniczających migrację młodych ludzi. Proszę powiedzieć, czy ten pomysł, żeby województwo opolskie stało się takim inkubatorem nowych pomysłów, które ewentualnie później miałyby być zaszczepiane na inny grunt w kraju, bo to tak jak pani powiedziała, problem całego kraju, to nie jest dobry pomysł. I w jaki sposób wydałaby pani te 2 miliony, jeśli nie na przygotowanie tej strategii? Uważam, że innowacje, zatrzymanie młodych ludzi jak najbardziej. Natomiast pieniądze, które zostały wydane, w moim odczuciu należałoby spożytkować inaczej. Czyli specjalna strefa demograficzna jest niepotrzebna? Niepotrzebna. W moim odczuciu absolutnie taka strefa jest niepotrzebna. W moim odczuciu potrzebne są zmiany w całym naszym państwie, powodujące to, żeby młodzi ludzie chcieli tutaj zostać. Mówię o szeroko pojętej wolności. Sama reprezentuję przedsiębiorców. Jestem przedsiębiorcą bardzo długo. A pani zdaniem na poziomie województwa, na poziomie samorządów można zrobić coś, żeby zatrzymać ludzi? Oczywiście, że można, ale na poziomie samorządów można zrobić to, że można wpłynąć na nasz rząd, wpłynąć na zmianę prawa i poprawić sytuację życiową, poprawić możliwość zakładania firm i możliwość ich funkcjonowania. Ponieważ młodzi ludzie nie chcą być urzędnikami. Młodych ludzi to nie kręci. Młodzi ludzie chcą mieć swoje firmy, chcą mieć jasne zasady ich działania, chcą mieć przejrzyste prawo i chcą mieć wolność. Tak jak wspomniałam, ja jestem przedsiębiorcą i widzę, że wprowadza się nam pewne ułatwienia, natomiast zdecydowanie bardziej komplikuje się nam tę rzeczywistość poprzez wprowadzanie nikomu niepotrzebnych, absolutnie nikomu niepotrzebnych, i to mówię z całą świadomością, rzeczy sprawozdawczych, które... Wejdę pani troszkę w słowo, bo tutaj jakbym popierał pani stanowisko, dlatego że mamy być takim inkubatorem pomysłów na depopulację. Takim komitetem doświadczenia. Tak, nawet na skalę europejską, prawda? Tylko że no, mamy przykład, Wielka Brytania, gdzie
Nie ma problemu. Tak samo Szwecja, Wielka Brytania, to są właśnie takie kraje, które pokazują na tym, że tam Polki są tymi emigrantkami, można które... Czy prawica zgadza się z prawicą w tym... Że najwięcej dzieci rodzą, oczywiście. Bo tam jest łatwiej. Ja mam znajomych przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii, którzy, jak mówię, jak wygląda u nas prowadzenie akt osobowych, oni nie są w stanie zrozumieć. Oni w ogóle nie wiedzą, o czym ja mówię. Oni mają podatki proste, jasne, oni mają stabilizację i oni mają poczucie tego, że jeżeli prowadzą działalność, oni są ważni dla państwa. Czyli nie eksperyment, tylko nie raczej mamy. Model brytyjski, dokładnie, tak? Pan moim się zdaniem... zgadza? Nie, ja się akurat tam nie zgadzam z wieloma wcześniej treściami i nie uważam, że wszyscy akurat chcą być przedsiębiorcami. Ludzie nie potrzebują pracy akurat, czy ma być przedsiębiorcą, urzędnikiem, potrzebują stałej, stabilnej i dobrze płatnej pracy. Tego ludzie potrzebują. Około 2% społeczeństwa nadaje się do tego, żeby prowadzić własne firmy, więc cała miażdżąca większość nie oczekuje tego zaraz, żeby być przedsiębiorcami. Natomiast czy ta demograficzna strefa jest potrzebna? No, znaczy z jednej strony, biorąc pod uwagę to, co się dzieje i będzie działo z Opolszczyzną, niby teoretycznie tak, dlatego że w 2035 roku z Opolszczyzną będzie, jak gdyby całe pole wyparuje, a do 2060 ma być nas 680 tysięcy. To jest dramat. To będzie, to jest dramat. Natomiast czy jest potrzebna w rzeczywistości? Nie, tylko są pewne działania też samorządu potrzebne, bo niestety tak jakbyśmy w Opolu sobie wydali gigantyczne pieniądze na wybudowanie filharmonii, tylko niedługo nie będzie rzeczywiście osób, które by do tej filharmonii poszły. Zamiast wydać w pierwszej kolejności na rzeczy związane z uzbrojeniem stref ekonomicznych, dać ludziom tego rzeczywiście, czego potrzebują. Filharmonia za unijne pieniądze została wyremontowana. Proszę? Filharmonia za unijne pieniądze. No tak, no, ale to można było, ale te same pieniądze można było... A to nie jest tak, że... Oczywiście, w waszym wydaniu nic nie można było. Pieniądze są wydatkowane na takie inne działania. Po prostu zapisane w projekcie, trzeba je tak, a nie przeznaczyć na to, co jest potrzebne w ten sposób, żeby na przykład z jednej strony uzbroić specjalne strefy ekonomiczne. Trzeba było pomyśleć o tym na przykład, żeby nie dopuszczać do wykluczeń społecznych, jak na przykład ma to miejsce w Głubczycach, gdzie jest dworzec sprzedany, i nie ma nawet jak dojechać do tej pracy. A proszę powiedzieć, czy pieniądze wydane na kulturę pana zdaniem to wyrzucone pieniądze? Proszę panią, to bo jest... ja taki wniosek wyciągam z nie, to pani źle wyciąga wniosek. Proszę panią, to jest jak z Mercedesem, żeby można sobie kupić tego Mercedesa i mieć paliwa, żeby nim pojechać. I tu jest właśnie mamy dokładnie taką samą sytuację. Najpierw trzeba stworzyć warunki pracy dla ludzi, bo to jest najważniejsze, żeby się region nie wyludniał. Z tych zakładów pracy, które powstaną, wtedy zbudować filharmonię, kiedy już nas stać. Ale nie, a nie zaczynać od tego, że my w pierwszej kolejności budujemy filharmonię, umówmy się, dla bardzo wąskiej elity. Tylko trzeba najpierw zrobić coś, co rzeczywiście pomoże ludziom. Pan Sawicki przywraca oczami. Ja myślę, pan Sawicki może przywracać oczami, bo on jest też za to współodpowiedzialny, no bo przecież jest w koalicji dzisiaj rządzącej. Ja rozumiem pana Sawickiego. Dzisiaj pan Sawicki będzie jako jedyny. Może za chwilę. Tutaj też potakuje pan Rapszty. No niestety, tylko taka jest po prostu, taki jest efekt rządzenia tej koalicji. No właśnie, ja tutaj się muszę zgodzić. Państwo, co wejść do sejmiku pytanie, czy te 4 lata to i te pieniądze to jest po prostu, dobrze jest to, wydane są Powiem szczerze, że te 4 lata to dodatkowo jeszcze zmarnowały tą gospodarkę. Ja tutaj zgodzę z przedmówcą. Po prostu pieniądze nie poszły w tym kierunku. W którym powinny pójść. No, zgodzę się, no faktycznie kultura jest bardzo potrzebna, bo utożsamia nas z czymś, kim jesteśmy. Ale jednakże... Dobrze, ale jeśli w budżecie europejskim są pieniądze na kulturę, to jeśli ich nie weźmiemy, to te pieniądze... No chyba, że się mylę. Prawda jest brutalna, no Unia daje, ale też wymaga. Albo bierzemy, albo nie bierzemy, tak? Ale nie możemy brać bezkrytycznie. No. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałam nawiązać jeszcze do mojego przedmówcy. Nie wszyscy prowadzą działalność gospodarczą. Za chwileczkę o tym porozmawiamy, bardzo proszę. Przyjeżdżają, młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę. Dorobią się jakieś tam pieniędzy, przyjeżdżają tutaj. Chcą inwestować. A oni nie mają smykałki do tego biznesu, ale oni nie mają tej pracy, oni próbują. I tym ludziom też się nie daje warunków. Nikt nie kontroluje tego. No bo jeżeli taki młody człowiek przychodzi, on chce przykładowo otwierać sobie jakiś tam sklep i on dostaje na dzień dobry 10 tysięcy miesięcznie płacić czynszu, no to proszę wybaczyć, ale ten człowiek nie utrzyma się długo. Ale jeżeli przyjeżdża jakiś obcokrajowiec, zakłada, on dostaje duże ulgi. Znaczy ja znam taki przypadek, który... A nie wszyscy są zdolni do pracy jako biznesowej. Dokładnie. 2% niby. 2-5%. Ludzie po prostu niektórzy lubią pójść do pracy, przepracować te swoje 8 godzin. Ale też trzeba dać im te środki, tak jak już kolega mówił. Trzeba dać. Jak ja będę miał te środki, zaspokoję swoje podstawowe potrzeby. Więc chleb, tam opłatę, to wszystko. A więc zostało,
Ja sobie mogę pójść z dzieckiem, z kimś do teatru, do kina, a w tej chwili tego nie ma. Czyli wsparcie to jest jedna rzecz. Biznesu, tak? Ta, małego. Tak, bardzo trzeba wesprzeć tu biznes. I teraz druga rzecz. Ja nie akurat mieszkam w Nysie, nie? U nas istnieje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Na początku, ile ona miała studentów? W tej chwili ta liczba studentów spadła. Dlaczego? Infrastruktura komunikacyjna. Jest kiepski dojazd. Tu Opole ma coś, bo są połączenia no, z punktu A. Ale spada liczba studentów. Tak, to... ale tu w Nysie, przykładowo z Nysy do Opola, z Opola do Nysy jest no makabra dojechać. A jeszcze między Brzegiem a Nysą, to już... No, czyli infrastruktura, więc, kolejny problem. Dlaczego to jest związane? Bo brak jest nadzoru jakby sejmiku, wojewody nad tym, co robią doły. Bo przykładowo są duże pieniądze marnowane przykładowo przez opiekę społeczną. Bardzo duże. I to są nasze podatniki. W jaki sposób marnowane? Dlaczego pan uważa, że opieka społeczna marnuje? Przecież no bo... mamy rzesze ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Powiem pani szczerze. Przykład jeden. Ktoś podpisuje notarialny akt dożywocia, więc bierze na siebie obowiązek utrzymania danej osoby za mieszkanie. Tą osobę wysyła do domu pomocy społecznej. I zamiast utrzymać tą osobę, mając kupę pieniędzy, bo mając wysokie świadczenie, już nie będę mówił z jakiego tytułu, tą osobę utrzymuje opieka społeczna. Dobra, my to dajemy. I dajemy to na sesję, dajemy do burmistrza. Sprawę się umarza. Informujemy wojewodę. Nie ma tematu. Pieniądze przepadły. To są nasze podatników. Można było je przeznaczyć na inne cele. Teraz tak. Dobrze, ale tutaj teraz mam wrażenie, że tak troszeczkę odchodzimy od tematu. Nie, ale to właśnie jest ta kontrola. To jest właśnie ta kontrola. Brak tej kontroli powoduje... Bardzo natomiast zależy na tym, co na te wszystkie... No, wiele gorzkich słów ma do powiedzenia pan Grzegorz Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Musiałem zanotować, bo trudno było zapamiętać wszystko, o czym tu państwo mówiliście i zarzuty. Zarzuty kierowane do... No źle popadło, bo jedyny przedstawiciel koalicji. Myślę, że na ogół też odwrotnie. Myślę, że sobie poradzę, dlatego że fakty z faktami się nie dyskutuje i one takie są i myślę, że zaraz państwa o tym przekonam. To jeżeli chodzi o... Tutaj padła informacja o tym, że środki wydane na kulturę są środkami zmarnowanymi, że nie, trzeba było tworzyć miejsca pracy. Więc ja chciałem koledze powiedzieć. Jeżeli kolejności. Ale to nie ma znaczenia. O innej kolejności, nie o zmarnowanych środkach. Ale mogę coś powiedzieć? Bardzo proszę. No, bardzo proszę. Jeżeli środki unijne są wydawane według pewnych zasad, jeżeli Unia Europejska przeznaczyła na kulturę, na tego typu obiekty pewną pulę środków, więc je trzeba było po prostu wykorzystać. Jeżeli byśmy tych środków nie wykorzystali, by po prostu przepadły. W tym rozdaniu, o ile wiem, to tych pieniędzy już nie będzie, prawda? W tym rozdaniu środków na kulturę, na służbę zdrowia nie będzie. Więc środki były kierowane tam, tymi strumieniami, które to umożliwiały, czyli na poprawę infrastruktury szpitali, na kulturę i na edukację. I te środki były kierowane. Dodatkowo środki były kierowane również do inwestorów, do przedsiębiorców. Chciałem przypomnieć tutaj państwu, że nasze województwo najlepiej wykorzystało środki unijne. Ja jestem ekspertem w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Oceniam wnioski małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które składają wnioski o na przykład na innowacyjną gospodarkę. I powiem państwu, że tych wniosków było bardzo dużo, były one na wysokim poziomie i dzięki środkom unijnym, które wydatkowaliśmy w naszym województwie, powstało dużo nowych firm i dużo nowych miejsc pracy. Chciałem też powiedzieć, na terenie naszego województwa polskiego mówicie państwo, że nic nie robimy na temat w związku z pracą i szukaniem możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Na terenie naszego województwa działają 3 strefy ekonomiczne. Strefa Wałbrzyska Ekonomiczna, która działa, jest największą strefą w województwie polskim, ma 9 podstref terenów inwestycyjnych. Jeżeli mówimy o... Szanowni Państwo, jest coś, co mnie niepokoi w tej całej sytuacji, ponieważ bardzo dużo mówimy o wsparciu inwestorów, o tym, że muszą się tworzyć nowe miejsca pracy i tak dalej. Ale potem mam wrażenie, że nie pilnujemy jakości tych miejsc pracy. Powiat Brzeski został zasypany ofertami pracy w porządku, natomiast wszystkie te oferty to są oferty na poziomie najniższej krajowej.
Na to, wie pani, no na to wpływu też większego nie mamy. Jak przecież firmy, które jeszcze poszukują swoich pracowników, takich cennych pracy i takie miejsce oferują. Ja też oczywiście o tym ubolewam, że taka sytuacja ma miejsce, że należy poszukiwać firmy, które mają potencjał i szanują pracowników. Bo niestety no, wykorzystują sytuację, która jest. Jest duże bezrobocie i trudne są prace, więc dają takie możliwości, jakie... Myślę, że jest jeszcze jeden czynnik. Praca nadal nie jest szanowana w tym kraju. Powiem tak, państwo mówili tutaj o zmarnowanych środkach na pomoc społeczną. Ja się zgodzę z tym. Jak widzę nieraz kolejki w urzędach gminy tych ludzi stojących za zasiłkami, jestem święcie przekonany, że co trzeci z nich nie powinien otrzymać wsparcia z budżetu samorządowego czy z budżetu centralnego. Wykorzystują dziurawy nasz system pomocy społecznej. Ja wiem, że to jest niepopularne, zwłaszcza w kampanii. Co to Prawo i Sprawiedliwość? A jeżeli pani się pozwoli, to jest kwestia demograficzna. Być może jest tak, jak pan mówi, tylko że to jest też efekt tego, że niestety, że ktoś by... Ja nie do końca się zgodzę, że już ludzie u nas nie szanują pracy. Bardzo dużo się z ludźmi spotykam, tylko nie ma tej pracy. Niech mi pan wie, że to nie jest problem może do końca. Ci ludzie muszą z czegoś żyć, jakoś się utrzymać. Więc jeśli nie mają możliwości podjęcia pracy, jeśli bezrobocie w powiecie jest na poziomie 25%, to starają się żyć chociażby dzięki pomocy społecznej. To, no dobrze. Po prostu no, ludzie muszą z czegoś żyć. Ale nie weźmie pracy za 1300-1600 zł, skoro może wziąć zasiłek za 700-800 zł. I tym bardziej, że w naszej Polsce zasiłki są w kwocie 30-50 zł. Ale to jest przez jakiś czas. Nie, poważnie. Natomiast wracając do właśnie wypowiedzi mojego przedmówcy innowacyjności, ja się teraz chyba wczoraj akurat dowiedziałem, że Opolszczyzna jako jedna z nielicznych, bo i tak u nas poziom badania i rozwój jest najgorszy w kraju, natomiast, że my jako województwo, żeby ratować budżet po cudownych rządach PO-PSL, będziemy się starali właśnie w sprawach innowacyjności, nie o dotacje jak na przykład śląskie, tylko o pożyczki dla przedsiębiorców. Nie wiem, czy akurat przedstawiciel tutaj rządzącej koalicji to potwierdzi, czy nie, ale na przykład w śląskim i teraz jak się u nas będzie rozwijało, a jak w śląskim, jeśli to zaraz przedstawiciel PSL-u potwierdzi. Tutaj przychodząc przedsiębiorca, dostanie pożyczkę, którą będzie musiał zwrócić. W śląskim pójdzie, dostanie dotację bezzwrotną. No to gdzie będzie rozwój, no gdzie będzie tego? Czy myślę, że jeżeli to jest prawda, to wszyscy powinni iść tropem województwa opolskiego. Nie dotacje, pożyczki. Tak jest, tylko że obok, jeśli ktoś będzie miał dotację, no to jeśli pani dostanie tutaj pożyczkę, a tam dotację, to niech pani powie, gdzie pani pójdzie. Zmieńmy to na górze. Mamy swoich polityków. Ale to, panią, zmieńmy to na górze. Nie pozwólmy ludziom dawać, bo to jest to, co powiedział pan redaktor. Jeżeli pomoc społeczna daje ludziom i jeżeli ludzie wyczują, że z pomocy społecznej można żyć, a tak czują, to będą żyć z pomocy społecznej. Ja mówię przedsiębiorcy, nie pomocy społecznej. Tylko pytanie, ja nawiązałam, jak może pan się wyłączył, do wypowiedzi pana redaktora. Jeżeli czują, że można żyć z pomocy społecznej, będą żyć z pomocy społecznej, tylko powstanie następne pytanie. Skąd wziąć na tę pomoc społeczną? Pan mówi, że te zasiłki są małe. Ja panu powiem, że no jest na przykład takiej grupy społecznej, która samego faktu przynależności do tej grupy w samym Opolu bierze na przykład ponad 100 osób zasiłki w wysokości miesięcznej z automatu, z ustawy czy z rozporządzenia po 560 zł. Tak, tylko że nie możemy mylić zasiłku stałego, jeżeli tu mówimy o osobie niepełnosprawnej chorej. Nie. Ja nie mówię o osobie niepełnosprawnej. Ale zeszliśmy na temat zasiłków, a nie do końca o tym mieliśmy rozmawiać. Ja bym chciała, żeby pan Grzegorz Sawicki powiedział, czy będą pożyczki, czy dotacje dla przedsiębiorców. Mamy niespójny system po prostu pomocy. Żeby wrócić do tematu, który był właśnie województwo. Bądźmy populistami. Zasiłki to nie temat. Tak, w tym kierunku chciałem powiedzieć, że na przykład, jeżeli tu chodzi o to, są te zarobki, co nie? Idzie ten młody człowiek, że nie chce pracować, nie, rzekomo, ale on idzie niby na 8 godzin, za to, no powiedzmy za to, a on pracuje po 12 godzin i on dostaje tylko to, przepraszam, ale on już drugi raz nie pójdzie. To jest prawda, że 3 zł za godzinę, no to jest urągające. A więc 4 godziny później za darmo. Ale czy ja usłyszę w końcu, czy będą te pożyczki, czy dotacje?
Pan Arkadiusz Siemański czytał, ale nie do końca doczytał, wyrywkowo czyta strategię. Nie czytałem, tylko usłyszałem od kogoś, aha, kto się tym zajmuje, dlatego poprosiłem o potwierdzenie. No to warto przeczytać kontrakt regionalny, który województwo polskie już podpisało w Warszawie jako siódme województwo. Nie wszyscy jeszcze podpisali. Województwo śląskie jeszcze tego kontraktu nie podpisało i czy będą pożyczki, czy będą dotacje, to jeszcze nie wiadomo. Ale o co system, się staracie? Proste. No to już mówię, no jak mi skończysz, to ja powiem. W programie regionalnym zapisane są działania i pożyczkowe, i dotacyjne. Jeżeli chodzi o politykę senioralną, opiekę nad seniorami, budowy domów, opieki społecznej, tam wszędzie są dotacje na poziomie 85%. Bo stawiamy na to, że województwo polskie się starzeje. Na 1 milion mieszkańców, proszę Państwa, 150 tysięcy to są ludzie powyżej 65 roku życia. Więc tutaj nakierowane są działania, żeby tam były dotacje. I wydaje mi się, że tych domów pomocy zacznie powstawać, bo przedsiębiorcy już się interesują, bo ja sam widzę, jak przychodzą i pytają o możliwości, czy tak rzeczywiście będzie. Jeżeli chodzi o dotacje, będą również dotacje w tych regionach, które wymagają tego wsparcia, czyli regiony Głubczyc, regiony Prudnika, regiony Nysy, tam gdzie tam ten... To tam trzeba będą to dotacje koło dla przedsiębiorców, tak? Tak, tam będą dotacje, to tam musi być to koło zamachowe. Te dotacje prawdopodobnie nakręcą. Tworzą nowe miejsca pracy, powstaną mikrofirmy, które dadzą pracę. I ten trend, o którym mówimy, tam często mój kolega Jerzy Czerwiński mówił o półksiężycu biedy, no staramy się, żeby tymi sposobami... A w takich miejscach jak Opole będą pożyczki dla przedsiębiorców? Są takie regiony, na przykład jak Opole, gdzie system dotacji już... może w pewnym sensie jest nasycony, więc tutaj będą pożyczki, tak jak pani mówiła. No, jeżeli coś się komuś daje, to nie można dawać cały czas. Opole było tym beneficjentem największym w ostatnim rozdaniu. Dotacji na Opole szło bardzo dużo. W tej chwili pomysł jest taki, żeby przedsiębiorcy już coś zainwestowali w ramach dotacji, jeżeli chcą się rozwijać dalej, brali pożyczki. Proszę państwa, jeżeli chodzi o dotacje czy pożyczki, ja oczywiście jestem jak najbardziej za pożyczkami. Ja prowadzę firmy, które funkcjonowały w oparciu o dotacje. Dotacja to nie jest dawanie pieniędzy znikąd, to jest dawanie naszych pieniędzy i stawianie przed taką firmą wymogu, musisz funkcjonować rok, masz w tym czasie dwie kontrole ZUS-u, wykażesz sobie jakiś przychód i ja powiem państwu, że gro takich firm zwija się po roku. One funkcjonują tyle, ile muszą, zwijają się po roku, sprzedają cały majątek, który nabyli w drodze dotacji, otrzymując dotacje i tych firm nie ma. Nawiązując jeszcze do wypowiedzi pana, ja zgadzam się z panem, że być może 2% ludzi, ja nie wiem dokładnie ile, ale być może 2% ludzi ma predyspozycję do tego, żeby być przedsiębiorcami. Ale nie zapominajmy o tym, ile wytwarzają ci mali i średni przedsiębiorcy. Ile mali i średni przedsiębiorcy dają miejsc pracy. Także ja oczywiście powinniśmy jestem stawiać... Tylko pani stwierdziła, że ludzie nie są dzisiaj zainteresowani młodzi pracą w biurach czy czymś. Tak, jak rozmawiam z młodymi ludźmi... 98% wynika z nie, tego. Jak rozmawiam z młodymi, wykształconymi ludźmi, młodzi ludzie chcą zakładać swoje firmy. Młodzi ludzie nie chcą, żeby ktoś myślał za nich i nie chcą, żeby ktoś nimi rządził. I dajmy kropkę, postawmy. Dlatego chcą rozwijać szkolnictwo zawodowo, nie? Bo wszyscy chcą być przedsiębiorcami. Kasiu, jakie mamy pytanie? Zapytajmy naszych gości, czy ostatnie lata zostały optymalnie wykorzystane. Ostatnie lata, chodzi mi o kadencję oczywiście sejmiku. Jeśli są państwo na tak, prosimy o kciuk w górę, jeśli na nie. Nie spodziewałem się. Dość pani, bo nie do końca wiem. Ja myślę, że... Nie. No trudno się było spodziewać innego głosowania, gdy jest tylko jeden przedstawiciel. Znaczy, tak, władzy. Tu akurat pan mówił o regionie, który ja reprezentuję, ten brzesko-nyski, co nie? To jest najuboższy region na Opolszczyźnie. On najbardziej ucierpiał. Czyli zgadza się pan, że tutaj powinno być szczególne wsparcie? Tak, tu szczególne wsparcie. Bo naprawdę, jeżeli tu nie będzie, a to jest region naprawdę, który kiedyś, niegdyś naprawdę był jakby motorem napędowym Opolszczyzny. A w tej chwili no, jest to jak jest. Został wyłączony. Płynnie przechodzimy do drugiego tematu, do tematu pieniędzy. Proszę o drugi felieton. Godne pieniądze to najlepsza motywacja do działania. Zarobki wójtów i burmistrzów znacznie odbiegają od średniej krajowej. Ale czy są na tyle atrakcyjne, by do walki o zarządzanie samorządami kusiły najlepszych z najlepszych? A może dla wielu politycznych średniaków mimo wszystko stanowią atrakcyjne finansowo synekury?
Państwo chcą zostać radnymi. Radny do sejmiku województwa to jakieś 1700 zł. To są takie pieniądze godne, satysfakcjonujące. Jeśli chodzi o moją osobę... To jest druga pensja. Ja mam pieniądze. Ja jestem przedsiębiorcą, nigdy nie wyciągałam ręki do tego państwa. Nie otrzymałam ani złotówki żadnej dotacji, nie otrzymałam ani złotówki żadnej zapomogi. I te pieniądze mnie tak naprawdę nie interesują. Ja jestem dlaczego w polityce... Dlaczego tak nie jest? No to już proszę zapytać. Ale na tyle panią nie interesują, że nie wiem, byłaby pani w stanie przekazać te pieniądze na cele dobroczynne? Bo to tak łatwo mówić, nie interesują mnie te pieniądze. To jest druga pensja. Wie pani na te co, pieniądze byłabym w stanie przekazać je na rzeczy, które uznam za stosowne. Nie na swoje, ale za rzeczy, które uznam za stosowne. Natomiast moja obecność w polityce, późno, bo ja już mam swoje lata, trochę w tym kraju przeżyłam, wzięła się stąd, że ja już wiele razy zostałam oszukana przez państwo. Wiele razy. I ja mówię stop. Ja chciałabym, żeby moje dziecko, które jedno przebywa za granicą, żeby drugie moje dziecko zobaczyło, że w tym kraju można normalnie żyć. Ja chciałabym zmienić naszą rzeczywistość. Oczywiście, o ile się da. Chciałabym wpłynąć na polityków tutaj na szczeblu wojewódzkim, żeby wpływali na ludzi, których sami wybieraliśmy do Sejmu i żeby ci ludzie w Sejmie zastanowili się, żeby zobaczyli, że problemy, które mają województwa, które mają samorządy, są tak naprawdę ich problemami i żeby zajęli się w końcu na poważnie zmianą ustaw. Nie uzgadnianiem swoich apanarzy, ale zmianą ustaw, żeby nam wszystkim żyło się dobrze. Wiecie państwo, bo jest sytuacja taka, że pewnie wśród tych wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, no część na pewno nie poszła dla pieniędzy w tą politykę samorządową, tylko dlatego, że coś chce zrobić. A część rzeczywiście, bo to jest w sumie w porównaniu do średniej krajowej jednak mimo wszystko dobra fucha, że tak powiem, prawda? No ile 1700 zł dla radnego sejmiku? Wybieramy, wie pani, no to tak, no, z miliona ludzi wybieramy, jak się chodzi o sejmiku 30 osób. No praktycznie powinny być to teoretycznie osoby z dużą wiedzą, nie wiem, no z jednej strony komiczną, prawniczą, z jakimś dorobkiem już wcześniej i tak dalej. Takim ludziom raczej 1700 zł powiem nie zaimponuje. Może szkoda, powiem tak, bo rzeczywiście na pewno nie jesteśmy w stanie tego typu ludziom zaoferować, że za 1700 zł, że oni pójdą. Oni pójdą dlatego, że mają pomysł na coś, że chcą coś zrobić. Nie wiem, troszeczkę powiem dla prestiżu, splendoru, że jestem radnym wojewódzkim. Ta dieta powinna być wyższa, żeby jakby zainteresować, zachęcić ludzi. Jest rzeczywiście przepaść między, tak jak tutaj wcześniej pan redaktor mówił, między na przykład wójtem czy burmistrzem, czy coś, bo na przykład wójt mojej gminy, w której mieszkam, Dobrzeń Wielki, zarabia więcej niż prezydent miasta Opola. Wicewójt, sekretarz też zarabia więcej i tak dalej. Bogata gmina, tak? Tak, bogata gmina i to są rzeczywiście dobre pieniądze. Nie będę komuś chodził do kieszeni, ale tam to są dobre pieniądze. Natomiast w przypadku radnego, jeśli chodzi o tego, jeśli chcemy kogoś ściągnąć, że nie to, że on pójdzie do prywatnej firmy pracować, bo tam dostanie dużo więcej. Na razie dzisiaj jedynym rzeczywiście magnesem w sejmiku wojewódzkim jest raczej to, że chce coś zrobić i ewentualnie jakiś tam prestiż. Natomiast jeśli chcielibyśmy fachowców ściągnąć dlatego, że oni coś umieją, potrafią, że są znakomitymi fachowcami i miałoby ich ściągnąć wynagrodzenie, to na pewno nie 1700 zł. Jakie to powinny być... płacę. Nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo to jest trudny temat. Natomiast jeśli ktoś dostaje w prywatnej firmie, bo znam takiego człowieka, który dostaje 5,5 tysiąca akurat i wiem, żeby się przydał. No ale on mówi, no, on nie ma na to czasu, nie? Żeby się bawić. Bo to wbrew pozorom trochę praca w sejmiku i w komisjach, jeśli ktoś chce być aktywnym radnym, oczywiście to zajmuje. No to on mówi, za tyle to on nie pójdzie. No, z drugiej strony mamy taką sytuację, że mamy prezydentów i burmistrzów, którzy zarządzają majątkami kilkudziesięciomilionowymi za pieniądze, no w sumie też nie takie wielkie, bo gdyby zarządzali firmami o takiej wartości, pewnie zarabialiby znacznie więcej, prawda? Tylko ja mówię o co zrobić, żeby dobrych
tych zarządców. To jakieś 10 tysięcy złotych. Tak, no ale właśnie był chyba w zeszłym roku przypadek w Rzeszowicach, że przez przypadek, że burmistrz się dowiedział, być może mylę nazwę miejscowości, ale chyba nie, że jego podległa jednostka, że dyrektor chyba tam związany z kanalizacją zarabia 17. No, on jako wójt zarabia 10, a podległa mu jednostka tego i pan zrezygnował ze stanowiska, ponieważ nie zgodził, jak on się zszokowany dowiedział, ile on zarabia. Chciał mu o 6 tysięcy obniżyć do 11 tysięcy. To ja dziękuję. Za grosze nie będę pracował. Facet. No, ale to źle świadczy o takim wójcie, który nie wie, co się dzieje. Wyjątkowo zgadzam się z moim kolegą, ze stwierdzeniem, które padło. Może jednak będzie koalicja. A mógłby pan to jeszcze raz powtórzyć? U nas w mijającej kadencji na sesji sejmiku, kiedy opozycja zgadzała się z koalicją, przewodnicząca już mówił, panie Marianie, wężykiem proszę to podkreślić, to stwierdzenie. No tutaj zgadzam się, wężykiem można to podkreślić. Wydaje mi się, że start w wyborach, uczestnictwo w wyborach, kandydowanie na radnego czy na burmistrza niezwiązane często jest z jakimiś tam apanażami, wysokimi wynagrodzeniami. Dieta radnego 7700 zł to nie jest dieta, to nie jest jakaś, może wydawać by się mogło, że to są duże pieniądze, ale niektóre tak, to jest naprawdę duże. Przeciętnego zjadacza chleba. Ale proszę zauważyć, że to jest dieta. Często my z tej diety musimy pokrywać dojazdy na sesję. Niektórzy mieszkają w Głubczycach, w Nysie, gdzie na sesję, na komisję muszą czasami... Nie ma dodatkowych pieniędzy. Dodatkowych pieniędzy na to nie ma. Żadnych ryczałtów. To są jedyne pieniądze, które radny dostaje. Musi za te pieniądze dojechać, uczestniczyć we wszystkim, co się dzieje. Oczywiście są różni też i radni. Są radni bardziej aktywni, niektórzy są mniej aktywni. Więc może, być może, że z tej kwoty 1700 zł niektórzy potrafią coś wygospodarować. Po drugie, proszę wziąć pod uwagę, jeżeli ktoś pracuje, a uczestniczy w sesji sejmiku, to za ten dzień w pracy nie dostaje wynagrodzenia. Więc to jest też pokrycie jak gdyby tego, co stracił w pracy. To nie jest tak, że dostaje i tu, i tu. To są jakby rekompensata w zasadzie za pełnioną funkcję. Jeżeli chodzi o burmistrzów i wójtów, to również sytuacja wygląda. Wielu burmistrzów nie idzie, nie kandyduje po to, żeby się czegoś tam dorobić, tylko rzeczywiście coś zrobić dla ludzi. I takie przykłady mamy. I wynagrodzenie na poziomie 7, 8 czy 10 tysięcy złotych może szokować, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę odpowiedzialność tego człowieka za to co robi dla miejscowości. Mamy przykłady burmistrzów, wójtów, prezydentów, którzy źle gospodarowali i mają prokuratorów na głowie CBA i różne inne rzeczy. Więc to jest naprawdę duża odpowiedzialność i dwa razy trzeba się zastanowić, czy się decydować na start, kierując się tylko chęcią zysku, czy też rzeczywiście, nie patrząc na to, starać się te wybory wygrać. I jeszcze najważniejsza rzecz, to radni ustalają wynagrodzenie burmistrza i wójta. To wójt sam, burmistrz, prezydent nie ustala tego. Burmistrz potem ustala diety radnym i... Niekoniecznie tak jest. Zanim się nie krzywdzimy, tak? Nie. To tak do końca nie jest. Są pewne reguły, zasady, przepisy, które to Teoria regulują. Pan Rapsztyn, państwo się starają o to, żeby wejść do sejmiku województwa polskiego. 1700 to kusząca dieta. Znaczy nie, no bo jeżeli byłaby kusząca, to powiem szczerze, że jako szef sztabu, no to bym kandydował z pierwszej pozycji, a kandyduję z trzeciej, więc dla mnie kandydowanie to nie jest zdobycie pieniędzy. Po prostu nie zgodzę się z wieloma tezami tu przedmówców, ponieważ znam radnych, którzy po prostu kandydują, bo prowadzą prywatną działalność gospodarczą, ale kandydują, żeby zniszczyć konkurencję. Taka jest prawda, nie czarujmy się. Ona dzisiaj nie patrzy na sejmiku. Ja może postawię inną tezę. Zastanówmy się, czy radni sejmiku, radni powiatu są nam w ogóle potrzebni. Może z tych pieniędzy przekazać... Ja uważam, że tu raczej powinny być zlikwidowane powiaty. Wystarczą gminy i sejmi. Powiat... No to dyskusja, która się już od lat toczy. No. I to jest właśnie najbardziej zabiera... senatem, prawda? Do... No ale to tylko dyskusja się toczy. Ale też i istotną też rzeczą jest tutaj, że faktycznie ta władza i ta polityka tego wszystkiego opiera się na partiach. No ja akurat reprezentuję stowarzyszenie, organizacji stowarzyszeń oddolnie, obywatelskich. Bo tu właśnie te doły lepiej mają rozeznanie sytuacji. Zawodowi politycy więcej potrafią zrobić. Tak, taka jest teoria. Dziura w drodze nie ma barw politycznych.
Tu w samorządzie wydaje mi się, że te podziały polityczne, one odgrywają naprawdę mniejszą rolę. Mniejszą rolę. Ta polityka warszawska rzeczywiście... Skoro rozmawiamy o... W Sejmiku są same partie, tak samo jak w Sejmie. Ale dużo jest też kandydatów na burmistrza, tych, którzy po prostu kandydują wyłącznie tylko dla pieniędzy. Nie mają żadnej wizji. Nie mają żadnej wizji. Tylko ciągnie. To wyborcy mogą zweryfikować, że są z tego. Ile złożyłeś interpelacji, wniosków, zapytań? Prosta sprawa. Co zrobiłeś? Ale społeczeństwo jest zrezygnowane tym wszystkim. Szanowni Państwo, skoro rozmawiamy o pieniądzach w samorządzie, ja się zastanawiam, co będzie, jak skończą się pieniądze zewnętrzne. Na ile samorząd jest w stanie funkcjonować, inwestować, rozwijać się? Powiem tak, jest ostatnia perspektywa budżetowa, duże pieniądze region dostał, 944 miliony euro. Ja wiem, że to nie jest jeszcze problem najbliższej kadencji. Najbliższej kadencji nie, i dlatego należy te pieniądze wydać naprawdę rozsądnie i mądrze. Żeby one, a czy już gdyby, teraz można się przygotować na to? My już, już oczywiście jesteśmy, że do tego się przygotowują. Kontrakt terytorialny, który został podpisany, on przygotował jak gdyby szereg pakietów, na co będziemy stawiać i jakie rozwiązania będziemy wdrażać, tak, żeby one były potem procentowały w najbliższym czasie, kiedy te pieniądze się skończą. Uzbrojenie terenu inwestycyjnych chociażby, tak? Powstanie aglomeracji, środki kierowane do aglomeracji, do subregionów, które w tym kontrakcie zostały zapisane. Zobaczyliśmy, gdzie te pieniądze są bardziej potrzebne, gdzie są mniej, czy są potrzebne przedsiębiorcom w formie dotacji, czy są potrzebne w formie pożyczek. To też jest jakiś tam przykład, że stawiamy na szkolnictwo zawodowe, bo proszę zauważyć jedną rzecz, my mówimy o bezrobociu, a ja mam kontakt jako szef w Obywatelskiej Strefie Ekonomicznej, na co dzień oni przychodzą i mówią, dajcie mi dobrych specjalistów. My często mamy ludzi możemy do pracy. Mamy magistrów od zarządzania. No, oczywiście, mamy ludzi do pracy, ale... Szkolnictwo zawodowe musi wrócić. Ja się i są programy, są programy które trzeba wykorzystać. Dlatego musimy właśnie zrobić wszystko, żeby te pieniądze z tej ostatniej perspektywy budżetowej wykorzystać tak, żeby one procentowały w najpóźniej, w późniejszym czasie. No ale my tak wypuszczamy tych specjalistów i oni zamiast zostać tutaj, to wyjeżdżają. No, dlatego, bo nie ma pracy. No właśnie, dlatego, i tutaj właśnie... A tu jeszcze wracałem do tego, co przedmówca powiedział. W jaki sposób? Bo jeżeli my ogłaszamy przetargi, wygrywa jakiś słup, który nie ma nic. On wynajmuje pod inwestorów, oni wykonują ten... Ja bankrutuję, bo ja nie mam. Kolejny ogromny temat dotyczący przetargów. To są szeroko troszeczkę, bo trzeba. Ale to przypomnę, kandydują Państwo do Sejmiku i do Sejmiku. Ja wiem, ale to możemy o NR-ze, słupach rozmawiać takich, którzy kupują ziemię, tylko że temat jest samorząd. Samorządów też się dotyczy. Trzeba zmienić chyba troszkę przepisy, trzeba zmienić chyba zasady rozdziału tych pieniędzy, bo ja znam na przykład gminę, w której kilkunastotysięczną gminę, w której jest bezrobocie na poziomie 400 iluś tam osób. Z tego Urząd Pracy chwali się, że 420 kilka ofert pracy przedstawił, prawda? Czyli bezrobociarze powinno być. A ono jest. Dlaczego? Bo tak jak mówię, ci ludzie nie chcą po prostu tej pracy podjąć, bo za 1200-1300 zł nie będą pracować, prawda? Wolą wyjechać, bo to jest śląska, typowo śląska gmina, to wolą wyjechać i zarobić 1500 ale euro miesięcznie, prawda? Jakie jest przybicie i jak może funkcjonować tutaj taki człowiek? Zgadzam się z panem, tutaj powinniśmy docenić potencjał rąk ludzkich, a my nie doceniamy. Urząd Pracy jest zadowolony, bo wykazał, że oferty przedstawił i no, wszystko gra. Ja miałem taki, że nic nie gra, prawda? No. Ja miałem taki przypadek, jeżeli mogę. Jedno zdanie, żebyś skończył. Miałem taki przypadek, nawiązując do pana. Firma w Opolu zainstalowała się, stworzyła miejsce pracy, ja ich ściągałem. I wydawać by się mogło, że to jest zbawienie dla Opola, gdzie chcieli zatrudniać kobiety praktycznie bez wykształcenia, bez umiejętności, 50 plus nawet mogły być i tak dalej. Wyobrażacie Państwo, że ludzie, i oczywiście zaproponował pracę tak jak Pan mówi, 1200 czy tam ileś złotych, w systemie zmianowym i uważa Pan, że byli chętni? Przychodzili z Urzędu Pracy z karteczką, proszę poddać mi podpis, bo ja tu pracować nie chcę. Za te pieniądze pracować nie będę. Pracodawca przez 2 lata borykał się z dobraniem kadry do funkcjonowania zakładu. Dużo nie brakowało, żeby się po prostu stąd musiał wynosić. Ale to troszeczkę, tak, wracając do tego wypowiedzi, troszeczkę też to jest... Musimy kończyć. Aha, no to szkoda, bo że musimy kończyć, to tylko w takim razie... Jeszcze raz się pan chciał zgodzić z panem, że... Nie, ja się nie zgodzić, że musimy właśnie dobrze wybrać, w związku z tym, żeby... Nie,
dobrze wybrać, żeby nie było tak jak do tej pory, to musimy wybrać kogoś spoza obecnej rządzącej koalicji. I z tym się zgadzam. Znaczy ja jestem tego zdania, że postawi na te inicjatywy oddolne. No powiem szczerze, mamy przykład na Opolszczyźnie. No, wrócę do tej swojej nieszczęsnej gminy. No, przez 8 lat, kiedy faktycznie dominowana była przez stowarzyszenia te obywatelskie, no to gmina dosyć wysoko w rankingach była notowana, bo powiedzmy no, województwo opolskie na 5. miejscu. Ale w tej chwili niestety już musimy zakończyć. Pozwolą państwo, że ja zadam ostatnie pytanie. Czy rozpoczęcie kadencji od podniesienia diety to niezręczność, którą wyborcy powinni pamiętać? Często się tak kadencja rozpoczyna od podniesienia diety radnym, burmistrzom. Czy to niezręczność, którą wyborcy powinni pamiętać, szanowni państwo? Czy to niezręczność? Jeżeli podnosimy dietę na samym początku. To niezręczność. Pani również tak uważa oraz pan, a... Ja po prostu w ogóle zdania w tym momencie nie wyrażam, bo ja już powiedziałem, żeby dobrych fachowców ściągnąć, tylko nie twierdzę, że akurat to się powinno pod koniec kadencji zrobić, kiedy odchodzimy dla następnych, żeby ewentualnie, jeśli jest potrzeba, ściągnąć. Ja byłem radnym drugą kadencję i my przez dwie kadencje nie mieliśmy podnoszonych diet i nie uważam, żeby w trzeciej kadencji, jeżeli ktoś będzie miałby to być podniesione. Nie jest na pewno żaden z radnych, którzy Sejmiku na pewno nie jest dla pieniędzy, bo to nie są pieniądze, które mogą kogoś... Ja uważam, że dobrych fachowców można mieć również i za te pieniądze. I jeszcze jedna sprawa, o której chciałam powiedzieć tak szybciutko. Bardzo proszę panią na koniec. Chciałabym, że pieniądze unijne, one są wydatkowane w porządku na drogi, na infrastrukturę, ale pytanie mam związane z jakością tych dróg. Dlaczego nikt nie powie, że budujemy drogi za pieniądze unijne, które natychmiast nadają się do remontu? Dziękuję. Bo budowlańcy zagwarantują sobie front robót na przyszłość. Tak. Tak też można wykonać. Tym optymistycznym akcentem. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy państwu za wizytę w studiu. Zapraszamy na wydanie specjalne wszystkich naszych widzów tuż przed wyborami. Naszymi gośćmi wtedy będą uczniowie liceów ogólnokształcących. Tak, to będą wyborcy, którzy po raz pierwszy podejmować będą decyzje. No zobaczymy, jak oni patrzą i będą kampanię. No właśnie, mieli zupełnie może świeże i inne spojrzenie na demokrację i na wybory samorządowe. Na razie bardzo dziękujemy za wizytę w studiu i za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.